Polska przegrywa z Holandią 1-2, natomiast po tym meczu nie ma gdzieś takiego rozczarowania, niedosytu, raczej jest świadomość, że Polacy grali fajną piłkę i jest świadomość, że ta kadra może osiągnąć w dłuższej perspektywie coś dużego. Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce, Piotr Rzepecki. No może z tym niedosytem trochę przesadziłem, bo z pewnością po tym meczu Polska-Holandia, no gdzieś jest z tyłu głowy coś takiego, że mogliśmy rzeczywiście sięgnąć tutaj po remis, a być może nawet sięgnąć po wygraną. Czas na podsumowanie meczu, zapraszam Was na moje kilka słów na chłodno po tym spotkaniu. Przygotowałem sobie ocenę reprezentantów Polski i mecz z Holandią właśnie w wykonaniu Polaków. Kto zagrał najlepiej, kto zagrał najgorzej. Kilka słów komentarza dotyczących tego spotkania. Przede wszystkim powiem na początku, że jestem zbudowany tym, co widziałem wczoraj w Hamburgu, to znaczy ta kadra mi się podoba, tę drużynę da się lubić, widać pomysł, który zaszczepił Michał Probierz, no i to hasło, które gdzieś wybrzmiało właściwie od początku turnieju, a więc my jedziemy bez dużych oczekiwań, my nawet jeśli możemy przegrać, to chcemy przegrać na własnych warunkach i ten mecz z Holandią był takim pokazem naszej gdzieś siły, momentami dominacji, bo krótkimi fragmentami naprawdę graliśmy fajnie w piłkę i spychaliśmy Holendrów do defensywy, natomiast też nie ma co zakłamywać, to rywale nas gnietli. Momentami naprawdę wyglądało to przerażająco i tylko jakaś opatrzność, szczęście i Wojciech Szczęsny dawali nam jeszcze gdzieś tlen, chociaż tak naprawdę trzeba powiedzieć, że te bramki, które padły dla Holendrów i to chyba w tym wszystkim najbardziej boli, to są gdzieś sytuacje, które niekoniecznie Holendrzy wypracowali, ale które my daliśmy Holendrom, no bo też nie trzeba wskazywać takiego jednego winnego, chociaż ten chłopak też zagrał niezły mecz, ale fakty są takie, że to Nikola Zalewski zawinił przy tej bramce na 1-1. Chłopak, którego nazwisko ja mam u siebie na plecach, nie wiem, czy to do końca widać, jeżeli chodzi o numerek, natomiast wielka szkoda, bo to był bohater tych meczów sparingowych, to był bohater też tych meczów na jesień reprezentacji Polski, natomiast to po jego niepotrzebnym zagraniu w centrum i w środkową strefę straciliśmy bramkę na 1-1. Natomiast patrzmy na konkrety, bo przede wszystkim trzeba powiedzieć, że gdzieś te statystyki meczu nie są takie zero-jedynkowe. Też dostrzegamy, patrząc po liczbach, jak zresztą w tej chwili widzicie, że potrafiliśmy sobie stworzyć sytuację, bo były to są statystyki za SofaScore, dwie duże szanse reprezentacji Polski, trzy duże szanse reprezentacji Holandii. Łącznie oddaliśmy 12 strzałów, z czego 7 było celnych. Z kolei Holendrzy oddali łącznie 21 strzałów i 4 uderzenia szły w światło bramki Wojtka Szczęsnego. Jeżeli chodzi o inne statystyki, no to jest przede wszystkim ten wskaźnik goli oczekiwanych, to jest 1,32 po stronie biało-czerwonych i 1,47 po stronie reprezentacji Holandii. Oczywiście też pamiętam doskonale obrazki z tego meczu, kiedy no przede wszystkim Cody Gakpo nas nękał właściwie co niemiara i już na początku meczu się zaznaczył, strzelając z takiego bardzo ostrego kąta, bo to też były próby przede wszystkim Memphisa Depaya, czyli generalnie było tego sporo i my do pewnego momentu konsekwentnie się broniliśmy. Natomiast chciałbym przejść do tych not, chciałbym, żebyśmy spojrzeli wspólnie na te noty reprezentantów Polski. Oczywiście skala standardowa 1-10, 5 to jest nota wyjściowa. Jak w tej chwili widzicie, tak ocenił reprezentantów Polski. Oczywiście najlepszą notę ex aequo otrzymał ode mnie Wojciech Szczęsny, ale też pochwaliłem oczywiście Adama Buksa, a więc człowieka, który dał nam radość w tej 16 minucie. Natomiast podsumowując, Szczęsny nota 7. Myślę, że naprawdę świetny występ. Ciężko go tutaj gdzieś powiedziałbym winić za te stracone bramki, no bo to były gdzieś sytuacje trudne. Ten strzał pierwszy, który zatrzepotał w siatce uderzenie Kodego Gakpo, no to też piłka odbiła się bardzo pechowo od Bartosza Salamona, no i Szczęsny właściwie nie miał prawa tego złapać. Jeżeli chodzi o bramkę drugą, no to ona była jakby oddana z ten strzał Wouta Weghorsta, było dane z bardzo bliskiej odległości. Zresztą też nasi obrońcy, no Szczęsnemu mówiąc wprost, nie pomogli. Jeżeli chodzi o linię obrony, to zanim zaczniecie mnie hejtować, chciałem powiedzieć, że w przypadku Bartka Salamona do pewnego momentu był on naszym naprawdę najlepszym zawodnikiem z pola, bo to jest piłkarz, który gdzieś potrafił antycypować, który potrafił odebrać, przechwycić, nie miał gdzieś takich, powiedziałbym, kompleksów, jeżeli chodzi o rywalizację z Depayem z Gakpo, natomiast no niestety też musimy być konsekwentni, no i jeżeli był zamieszany w dwie bramki, a takie są fakty, zresztą sam Salamon tak powiedział po meczu, że ma gdzieś do siebie duże pretensje, że nie zrobił nic więcej przy tych straconych bramkach, no to gdzieś trzeba gdzieś patrzeć właśnie tak obiektywnie, no i też wziąć pod uwagę plusy, a także minusy. Podsumowując, Salamon ode mnie otrzymuje 5, bo był to występ momentami naprawdę świetny, naprawdę bardzo dobry, natomiast też te interwencje w defensywie, no mówią same za siebie. Bednarka oceniłem podobnie, bo to jest 5, miał świetne
wybicia, gdzieś takie momenty, których potrafił przewidywać, jak ta piłka spadnie, natomiast no gdzieś te stracone bramki, no też myślę, że cała defensywa zresztą nie pomogła. Kiwior oceniam trochę lepiej, bo jest to piłkarz, który naprawdę pokazał się dobrze w ofensywie. Pamiętamy dwie jego próby kapitalne, gdzieś te strzały z pola karnego, które mogły też zakończyć się bramką. Zresztą wiem wielokrotnie, że też grając w Arsenalu, chociażby jest to piłkarz, który często się podłącza, Mikel Arteta go prosi, żeby uczestniczył w tych akcjach ofensywnych, no i widzieliśmy tego zalążek w tym wczorajszym meczu w Hamburgu. Jeżeli chodzi o drugą linię, no to tutaj bohater absolutnie nieoczywisty. Oczywiście Taras Hermanczuk nie grał gdzieś takiej, powiedziałbym, najlepszej piłki, natomiast momentami to był rzeczywiście pan piłkarz. Przede wszystkim chodzi o ten wślizg, o ten gdzieś czysty odbiór piłki, kiedy wszedł absolutnie bezbłędnie w piłkę i tam Cody Gakpo gdzieś był zdenerwowany, bo myślał, że to jest faul, zaraz sędzia zagwiżdże. Natomiast to, co zrobił wtedy kapitan Aguiloń, to jest absolutnie masterclass. Ja zresztą ten mecz komentowałem i na gorąco powiedziałem, że to jest takie zagranie z czasów Grzegorza Krywaka, który był w swoim piku. Pamiętamy, jak on wtedy potrafił wyłuskać piłkę spod nóg Leo Messiego, Cristiano Ronaldo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast obok Romanczuka grał Zieliński. Zieliński, który grał bardzo nisko i to też jest taka pozycja zawodnika Napoli, która mi się podoba, bo uważam, że to jest zawodnik, który musi grać na pozycji numer 8, bo wtedy tej kadrze daje najwięcej. No i widzieliśmy to w tym meczu z reprezentacją Holandii, że faktycznie Zieliński grając nisko, to jest piłkarz, który dużo daje, który dużo widzi i który też potrafi nas obsługiwać. Ode mnie siódemka, być może trochę za wysoko, natomiast myślę, że przede wszystkim podołał też jako kapitan, naprawdę tak mentalnie gdzieś zagrał na odpowiednim poziomie, no i też się nie spalił, bo to było bardzo gdzieś ryzykowne. Natomiast wahadła to jest Frankowski 5 i Zalewski 5, mimo tego, że Nikola popełnił ten błąd, to uważam, że naprawdę te jego rajdy ofensywne były dobre, były udane, były obiecujące, no ale przede wszystkim chodzi o ten błąd, który popełnił przy tej straconej bramce. Wyżej Sebastian Szymański, ode mnie 4, występ absolutnie bezbarwny, no wielka szkoda, myślałem, że pomocnik Fenerbahce zbudowany gdzieś tymi występami w klubie zagra naprawdę fajną piłkę, ale został zmieniony w przerwie, no i to też jest taki gdzieś chyba najlepszy dowód, świadectwo tego, że zagrał poniżej swoich możliwości. Obok niego Kacper Urbański, a więc ten młody zawodnik, który cały czas gdzieś pokazuje, że wiek to tylko liczba, absolutnie dobry występ, też brał grę na siebie i to mi się podobało, kiedy w momentach, kiedy mieliśmy piłkę i kiedy była taka gra, powiedziałbym, statyczna, to on gdzieś cały czas szukał zagrań, wychodził do piłek, swoim ruchem, swoim gdzieś takim, powiedziałbym, zrywem pokazywał się do gry i też no, nie widać absolutnie po nim żadnych kompleksów. Natomiast strzelca bramki dla reprezentacji polskiej, więc Adama Buksa oceniłem na 7, bo był to naprawdę bardzo dobry mecz, przede wszystkim strzelna bramka, ale też kilka fajnych prób momentów, kiedy się urywał, kiedy brał grę na siebie, kiedy też potrafił wywalczyć faul, wywalczyć rzut wolny, kiedy się właściwie walczył, no czasami wręcz z obrońcami reprezentacji Holandii. No i na końcu szybki rzut oka na rezerwowych, a więc na zmienników, którzy pojawili się po wyjściu z ławki. To jest przede wszystkim Kuba Model 5. Pamiętamy kapitalny strzał w samej końcówce, natomiast generalnie w skali tego meczu, w skali tej połowy, jak się pojawił na placu, no to też chyba nie zachwycił. To był taki występ poprawny, dobry, bezpieczny, no ale wiadomo też, że ta bramka stracona przez nas na 1-2, no to też gdzieś jest konsekwencja tego, że pomocnik Brighton nie zdążył zasekurować. Natomiast patrzymy dalej, bo ja w odróżnieniu od wielu portali, bo sprawdzałem sobie też to ceny na innych serwisach, pochwalę Karola Świderskiego, bo moim zdaniem to była zmiana in plus, naprawdę fajnie wyglądał, ode mnie 6, bo też widać go było w bocznych strefach, pokazywał się, tworzył gdzieś taki fajny duet napastników z Buksą, robił przewagę, no i właściwie robił to, co od niego wymagamy. Bartosz Tisza, także Jakub Piotrowski, ode mnie 5, występy średnie, ciężko też tutaj pochwalić za coś indywidualnego, z kolei Bartosza Boleśnickiego, który wszedł za kontuzjowanego Salomona, no nie oceniłem, no bo to było właściwie raptem kilka minut, więc ciężko gdzieś tak obiektywnie ocenić tego zawodnika. No i moi drodzy, witamy się z Euro 2024 porażką, no i w tej chwili, no niestety, powtarza się ten scenariusz z Mundialu 2002, Mundialu 06, czy tych kolejnych wielkich imprez, które kończyły się rozczarowaniem, a więc w drugim meczu gramy o życie, gramy absolutnie o wszystko, no i liczymy na to, że w meczu z Austriakami gdzieś przedłużymy swoje szanse awansu do fazy pucharowej, natomiast tak w dalszej perspektywie możemy śmiało powiedzieć, nie wiem, czy to nie będzie za mocne słowo, za mocna deklaracja, ale czy jesteśmy dumni, patrząc na taką reprezentację? Wydaje mi się, że jesteśmy dumni, patrząc na progres i na zmiany, które zaszły w tej kadrze, w pomyśle na piłkę Michała Probierznej, w ogóle w tej grupie, która się sama nawzajem napędza, no i która gdzieś pokazała kawał dobrego futbolu. No i szkoda, naprawdę szkoda, żeśmy tego meczu nie zremisowali, bo to by oznaczało gdzieś taką fajną pieczątkę Michała Probierza, też kontynuację tej niemożliwej serii tego selekcjonera, natomiast no niestety już Michał Probierz w tym swoim 9 meczu przegrał. Natomiast tak całkiem serio, musimy z Austrią zagrać odważnie, podobnie jak w tym meczu z Holandią, no i kto wie, być może na tle
tle słabszego rywala, bo Austria takim rywalem jest w porównaniu z Holandią. My wygramy i my naprawdę gdzieś tutaj konsekwencją, powtarzalnością, no i kto wie, być może wróci do tej kadry lidera, więc Robert Lewandowski sięgnie po kompet, tym samym przedłużając swoje szanse, nadzieje na awans do fazy pucharowej. Kanał 365 dni o piłce, serdeczne dzięki za dziś, takie podsumowanie meczu Polska-Holandia. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się ten mecz podobał, jakie odczucia u Was po tym spotkaniu, kogo ocenilibyście najlepiej z naszej kadry, a kto Was ewidentnie zdenerwował. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, wielkie dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.